Siemanko, z tej strony Piotrek, witam Was w szóstym odcinku mojego vloga. Dzisiaj owijamy siano kiszonkę. Tam jak widzicie już kilka belek owinąłem, jeszcze troszkę mi zostało. Trochę późno, ale chciałem, żeby to dzisiaj było zrobione. Bele owijamy owijarką samozaładowczą Sipma Maja. Ciąga ją nasz Deutzfahr 5110. Owijarka, bardzo fajny sprzęt, ciągnik zresztą też. Owijarkę mamy drugi sezon w naszym gospodarstwie, kupiliśmy nowo, zrobiliśmy kilkaset belek, naprawdę bezawaryjnie, super, polecam. Tym bardziej, że ja wszystko praktycznie sam robię na polu. To jest naprawdę, jeżeli chodzi o pracę i zaoszczędzenie czasu, to dla mnie to jest naprawdę bardzo duży plus. Tym bardziej, że mówię, można to zrobić dużo szybciej niż owijarką stacjonarną, którą trzeba załadowywać, rozładowywać, zwieść pierw kulki na podwórko. Tutaj ją widać. Niedużo, jakieś 20 bel, jutro mam zamiar 20 hektarów skosić, żeby resztę po prostu łąk już były pokoszone, bo zaraz trzeba przygotowywać pole do siewu. Trzeba będzie jeszcze zboże odwiewać, a tak jak umie w ekologii, to troszeczkę się z tym zejdzie. Trochę filmik dzisiaj będzie ciemny, bo chciałem wam trochę dzisiaj z innej takiej perspektywy go nagrać. No tutaj jeszcze może zaraz będzie widać, odejdę kawałek. Nie wiem, czy to będzie widać teraz, ale tutaj działka jest bardzo wąska. Niestety wszystkie działki, które mamy u nas w gospodarstwie, jeżeli chodzi o użytki zielone, to teraz może będzie widać. To wszystkie działki niestety są takie małe i wszystkie użytki nasze zielone składają się ze 116 działek. Jest tak, że dużo działek jest jedna obok drugiej, no ale niestety 116 działek jest przy użytkach zielonych. Zaraz jeszcze nagram wam, jak ze środka, ze ściągnika, jak się owija. To ja sobie zawinę. Tutaj mam jeszcze tylko jedną kulkę do owinięcia. Jeszcze w międzyczasie byłem tutaj na gospodarstwie przy budynkach. Już tam zwierzętom też oddałem. Zostało mi tylko, mówię, już ostatnią kulkę teraz owinąć. O, tutaj widać teraz, jako już tutaj sąsiada jest łąka, jak to jest strasznie wąsko. Mam zaraz jeszcze jedną kulkę sobie owinę, a zwozić będę prawdopodobnie po weekendzie, bo w weekend jest jeszcze wystawa tutaj u nas w Siedlcach. Też z tej wystawy postaram się wam coś nagrać. No, jeżeli chodzi o owijarkę, naprawdę fajny sprzęt i nie żałuję ani złotówki, jeżeli chodzi o wydatki. Teraz nagram wam jeszcze tutaj proces składania jej.
Teraz trzeba zabezpieczyć hydraulikę tutaj z tyłu. Trzeba zaraz zabezpieczyć jeszcze wspornikiem łapę to załadowczą. Przestawić dyszel i można ruszać do domu. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, jeżeli chcielibyście jakiś inny filmik obejrzeć z prac w naszym gospodarstwie, subskrybujcie, a ja będę starał Wam nagrywać się filmiki z prac u nas, ale i też z gospodarstw zaprzyjaźnionych. Trzymajcie się, cześć!